Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanusz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Fiskalines PlayStation 4 Mass Transit. I tak, dzisiaj za chwilę zacznie się już dla timelapse. Tak, dzisiaj nietypowo bardzo zaczynamy. I tak, ogólnie to miasto bardzo długo budujemy. Spokojnie, nie zmierzam do tego, że teraz trzeba nie je zniszczyć. I nie wiem, a tak, Megapolis osiągnęliśmy w ostatnim odcinku. I teraz po kolei, dzisiaj będziemy próbować dobrnąć do naszych arcydzieł architektury. Takie to było na przykład. Co tu trzeba zrobić? Zbuduj pomnik katastrof. Okej, okay, dobra. No i to wszystko będziemy próbowali robić, tak? Teraz tak tu bardziej mniej więcej. W najbliższych odcinkach też tu będziemy budować nowy węzeł autostradowy. Tu, ja wam pokażę dokładnie odkąd. Węzeł zacznie się stąd. Tu. To wszystko będzie nowe. Tu i tu. Te wszystko to będzie do wyburzenia i będę musiał się na tym zastanowić. Poczekajcie, zrobię sobie teraz zdjęcie. I tam na jakiejś nudnej lekcji będę mógł wymyśleć. Oj, to będzie duży węzeł i już to widzę, że tu to wszystko będzie trzeba przebudować całkowicie. Ale dobra, mniejsza z tym, od tego zawsze to jest, że się wszystko przebudowuje i takie tam. Dobra, ale ja was zapraszam do timelapse'a, w którym zobaczycie to, co dobiłem jeszcze od razu po ostatnim odcinku i przechodzimy do tego. No i tak jak tutaj widzicie, w ostatnim odcinku mieliśmy problem z trzęsieniem ziemi, więc tutaj teraz musiałem to załatać tutaj te dziury. Ale to fajnie tak skomentować z tygodniowym opóźnieniem. Tu wszystkie te drogi ścieżką, tutaj miałem problem, żeby ją tutaj wmontować, tak jak była wcześniej. Musiałem tutaj trochę gruntem się pobawić. I wtedy spokojnie już ta nasza ścieżka tam pewnymi trikami weszła. Oczywiście wszystkie sygnalizacje świetlne trzeba było powyłączać. I tak, to tam bardzo na przykład się zepsuły, były źle zbudowane teraz. No i wszystkie budynki trzeba było odbudować trochę daleko nawet od miejsca Epigeum. Ale mniejsze z tym. Dalej, co było jeszcze tutaj ważne, to... Czekaj. Nie mogę nic skręcić. Nie mogę nic skręcić. Okej, dobra, nieważne. Zrobimy rondo. To rondo, które widzieliście tutaj przed chwilą już pewnie na odcinku, mogliście zauważyć. Te rondo w tym miejscu było trochę niezbędne, ponieważ no... Ono tutaj ładnie będzie rozbudowywać już teraz ruch w tym naszym mieście. Już nawet zapomniałem, że ja to w tym na tym timelapsie robiłem, no, mniejsza z tym. Zrobiłem te rondo oczywiście w ten już nowy sposób, żeby nie robiły się z nim w ogóle korki, jakkolwiek by chciały i to już nie mają prawa. I tak samo tutaj ładne zjazdy, wjazdy i tego typu rzeczy. Przy okazji w tle słyszycie muzykę z Industries, tak sądziłem, tak trochę urozmaicimy. Tutaj drobne zmiany, no i oczywiście jeszcze nasze ścieżki. Sprawdźmy sobie, jak tam ruch. Ogólnie ludzie zaczęli z tego skorzystać, no i oczywiście jeszcze jakieś nasze drogi, wyciszenia, sandbary i tego typu rzeczy, aby ludzie byli zadowoleni i szczęśliwi, że mogą żyć w ciszy i spokoju poniekąd. No ale to dopiero się dzisiaj zmieni tutaj, co będziemy budować, ojojoj. No i tutaj to wszystko sobie podłączamy i mniej więcej powinno to działać, tak? O, bardzo ciach, cztery pasy, trzy pasy. Tu jeszcze bym zmienił, na przykład tutaj zmieniam. Tak, żeby to w miarę lepiej wyglądało, w sensie te sandbary z boku, ekran akustyczny, żeby lepiej wyglądały. Dobra, no i wracamy. No i wracamy. Tak, w ogóle to zapomniałem o ważnej jednej rzeczy. Ankieta! Tak, teraz wam powiem, już po tamtym. Ankieta dzisiaj jest, kiedy będziemy obchodzić nasz wspaniałe urodziny kanału Avizonosz. Nie będę już tutaj się powtarzać, bo to jest trzeci dzisiejszy odcinek. Pewnie dzwoneczek wam nie zadziałał. Dziś miało być 3 odcinki, bo wczoraj nie było nic i przedwczoraj. Ankieta, kiedy będziemy obchodzić urodziny kanału, bo Avizonosz się długo już rozwija, ale są takie dwie pewne daty. Albo jest to 18 listopada 2017 roku, kiedy to sobie postawiliśmy... Co tam było? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. To był zwiastun Cities Skylines Snowfall, mój, co się tam pojawi i takie tam. Lub w drugi materiał był 20 listopada, kiedy się pojawił pierwszy odcinek ze Snowfalla. Wcześniej nagrywałem, ale tego nie będę brać pod uwagę, bo to było jeszcze na innym trochę kanale. Także albo 18, albo 20 listopada. Zapozostałem wam w karcie, macie ankietę, powinno się teraz wyświetlić. No i głosujcie. I tak, jedną rzecz tutaj chyba nie było na timelapsie, to tutaj zbudowałem autostradę, bo ją tu trzeba będzie zbudować i nawet się tym mogę dzisiaj zająć. Tak, to jest dobry pomysł. Tym się zajmiemy dzisiaj. Swoją drogą, nie pamiętam, czy ja już dawałem ankietę na wszystkie kawałki ziemi. Chyba nie. Dobra, i na razie tym się nie zajmuję. Dobrze, tak. Ale to sobie zrobimy, jak będzie dzień. Na razie to mamy popyt trochę na handel i tym się tutaj zajmijmy. Tak, nasz dworzec, który tu sobie postawiliśmy, to jest istny obłęd, jak on tutaj jest skorzystany.
więc na razie go tu sobie zostawimy. Właśnie, jak tam nasze ciamciągi tutaj przyjeżdżają, bo to jest jeden z tych dużych dworców fajnych. Okej, okay, są na razie dwie linie. A, właśnie, to też zrobiłem, tego nie pokazywałem. Usunąłem naszą linię metro, nie wiem czy kojarzycie, która jechała tutaj całkowicie tutaj i tu wjeżdżała na rzecz metra. Bo z metra tu nie było w ogóle, pewnie korzystaliśmy, a metro jest szybsze i będzie lepiej tutaj zabierać. A pociągi sobie zostawmy lepiej na innego typu rzeczy. Jeśli już coś, tak wiem, tutaj jest jeden wolny slot na pociągi. On tu będzie jeździć sobie stąd. Będziemy jakieś nowe linie pociągowe tutaj puszczać między tymi miastami tutaj wszystkimi, takie tam. Także to spokojnie na to wykorzystamy. Dobra, i tak, z pierwszą rzecz, którą bym chciał tutaj zrobić, to jest tu puścić pociąg. Tak, bo tutaj jest nasz zielony pociąg, co nie? I my nie mamy żadnego połączenia z tymi. Znaczy, tak, w ogóle puściłem też linię autobusową dookoła świata. Nie wiem, czy ona jeszcze jeździ. Nie, już nie jeździ, bo nikt z niej nie korzystał, tych autobusowych. W sumie się nawet aż tak bardzo nie dziwię. Bo kto by z niej chciał korzystać? Dobra, tak jest. W sumie to możemy przesunąć, przedłużyć. Tak, a co mi tam dalej? Dobra. Co, tu jest jakiś przystanek? Nie, no tutaj chyba nic nie było. No, bardzo dobrze. Tutaj zielona nasza linia będzie sobie spokojnie przejeżdżać tędy. I tutaj... Nie. I tutaj też będziemy przystanek. Taką tu linię, proszę bardzo. Możesz sobie tutaj jeździć. Dobra, powoli się robi dzień. Bardzo dobrze. Tak, ostatnio w ogóle odcinkami mam tak, że strasznie długie są. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, nie, jeszcze nie mamy moich urodzin, a widzę nasza, bo jest, owszem, mówię, dużo jest, teraz się pojawia, ale dobra. Dobra, tak, od czego zaczynamy? Mamy kosmiczna winda, projekt Eren, którego nie pamiętam, że mam kiedykolwiek zrobił. Elektrownia termojądrowa, zobaczmy co to jest. Moc gwiazd jest na wyciągnięcie ręki, a wczorajsze problemy z elektrycznością znikną już dziś po wybudowaniu elektrowni termojądrowej. Oferuje ogromne ilości czystej energii bez obaw o radioaktywne odpady lub inne zanieczyszczenia. 1600 MW. Ile nasze miasto potrzebuje? No, rzeczywiście, trzeba byłoby pousuwać dużo elektrowni, ale nie byłoby to na full. Centrum Medyczne, zbuduj sąd. Centrum Medyczne to placówka naukowa opracowująca nowe leki i sposoby leczenia, jest na tyle duża i wydajna, że bez trudu obsługuje wszystkich obywateli. Centrum Medyczne ma lądowisko dla helikopterów. O, bardzo dobrze. Zderzacz Hadronów. I to jest... Czekaj, elektryczność potrzebuje miejsca pracy. Miejsce dla pacjentów? 1000? To jest. Czekaj, 800 tysięcy. Nawet nie są że takie drogi, bo ogólnie... Patrzcie, ten kosztuje... Czekaj. Ten kosztuje 650 tysięcy, co? Okej, okay, 1 800 000, 1 500 000. Poschodziły ceny po aktualizacji, bo było wcześniej po 2 miliony. Okej, okay, dobra, niech ci będzie. Dobra, jak działa zderzacz Hadronów, to placówka badawcza. Odbywają się w niej badania oraz kursy i warsztaty dla mieszkańców. Miasto ze zderzaczem Hadronów nie musi martwić się o szkolnictwo, ponieważ zapewnia ona edukację dla wszystkich mieszkańców. Okej, okay, dobra. I pomnik katastrof, tutaj trzeba wybudować. Krypta Dnia Zagłady to ogromny podziemny kompleks, który zwiększa efektywność działania schronów w twoim mieście. Krypta zwiększa dostępność poziomów zapasów wody i żywności oraz ilość dostępnego miejsca dla mieszkańców. Dobra, i tak, to wszystko, to co razem tutaj przeczytałem. Mamy tutaj warstwy dzieła architektury. I tutaj będziemy sobie to mogli zobaczyć. I z tego co widzę, trzeba parę tych rzeczy podblokowywać. Najbliżej jesteśmy do którego? Szczerze, to jest to chyba nie, kosmiczna winda. Nie, ogólnie z wszystkimi jest w miarę podobno. Tak. Najbardziej możemy pójść w centrum medyczne i może w tym kierunku byśmy poszli. Dobrze, to wejdźmy sobie tutaj. Czekaj. Czekaj, na razie tutaj jakiś wstawmy taki, który może bez jeszcze konkretów, taki, który tutaj potrzebujemy, bo zobaczcie, mamy tutaj jeszcze takie zablokowane jak na przykład to. Szkoła podstawowa, wieża Eiffla. Czekaj. Lokomotywia. Tak, to wiemy, to co wiemy, co to jest. 500 tysięcy kasyno. Kasyno by się przydało, nie powiem, że nie. Dalej, eleganckie centrum handlowe. Wyższa stawka. Wszystkie stawki podatkowe na max 4%. Chyba ci śnisz. Chyba se śnisz.
Nie teraz. Jak zrobimy więcej forsy. Okej, okay, dobra, dalej. Stąd. Wskaźnik przyczynności ponad 50%. To trudne trochę. Trzeba byłoby zamknąć wszystkie parki. Publiczny park. Zbuduj 1000... Dobra, biura. To będziemy teraz... Do tego idziemy, brniemy. Tutaj mamy jeszcze jeden. O. Parki, jezioro. Odnieść zwycięstwo w tereny powodziowe. I to jest chyba jakiś trudny. To jest chyba jakieś trudne, skoro coś takiego mamy. Dobra, ten budynek jest ale fajny, ale jego w małe miejsce można wstawić. Sfinks. Sfinks? To można tutaj postawić. Proszę bardzo. Zaświeci się? Sfinks się nie świeci? Czyli logicznie by byłoby, że się nie świeci. Ale nie, świeci się. I biuro opresji. Biuro opresji tu się spokojnie postawi. I tutaj, aby nie było, że tutaj ja nic nie poustawiałem i w ogóle tutaj ludzie nie będą mieli gdzie chodzić i tak. To tak, tutaj nie robimy specjalnie dojścia łatwego, bo tutaj jest nasza kolejka linowa, to nie? I ja chcę, żeby ludzie z niej korzystali. Ale tutaj, proszę bardzo, czemu nie, możecie sobie trochę pochodzić. Tutaj. Proszę bardzo. Dowoli, do koloru, do wyboru. Ale biuro opresji jest akurat jeden z tych fajnych budynków, który jest fajny, a nie jest aż taki bardzo jeszcze duży. I czekaj, tutaj, stąd dajmy sobie ścieżkę rowerową. Tak, tu sobie puścimy ścieżkę rowerową, bo tutaj jest trochę miejsca. A dla rowerów ja ostatnio w ogóle wtedy nie myślałem o nich. Aby się przydało. Dalej, tu jest kolejny spocik, ale tutaj już dajmy sobie jakiś handel, tak? Bo też handel też gdzieś musi być. Jest akurat na niego ładny popyt. O, proszę bardzo. Więc z tego skorzystajmy. Kurczę, ty gościu, to masz jakiś kompletny niewypas. Dzisiaj znowu... Najpierw mnie cały dzień prosił, abym wszedł na jego imprezę, co nie? No to dobra, to sobie wejdę, jak skończę nagrywać. Skończyłem nagrywać, on skończył transmit imprezę. No ja napisałem, dobra, to znów imprezę. Ten nie zareagował, teraz zareagował, a teraz nagrywam kolejny odcinek. Nie, sorry, teraz gościu, to ja już jestem zajęty. Teraz to ja nie mogę niestety tutaj pomóc. A tutaj handel, tu handel. Tu w sumie też możecie się pobudować. Tak, tu dowoli. A ten Sphinx może nie będzie jakoś tam strasznie widoczny, ale niech będzie. Dobra, dalej. Tutaj jest całkiem nieźle z naszym węzłem kolejowym. Jeśli do czegoś bym się miał czepnąć, to jest to oczywiście to miejsce. Tak, i akurat co do tego możemy coś tutaj jeszcze wykombinować. Czekaj. Bo tak. Możemy to sobie zrobić. Zakręt. Czekaj. Tu spalarnia jeszcze ją tu wmontowaliśmy. Okej, okay, dobra, może być. Może być, naprawdę. Dla mnie może być spalarnia w takim miejscu, tam... Ja jakoś się nie będę czuć źle, jeżeli ją tutaj będzie. Dobra, abyście tutaj mogli póki co z niej korzystać, to masz tutaj drogę. I my tutaj to ulepszymy do zwykłych. Bez drzewek, bo tu będzie smród. Tu będzie huk, buk i smród. Dobra, dajmy sobie tu coś takiego. Czekaj. Dobra, zakręt mamy. I tutaj zakręt, dobra. I stąd prosta droga będzie się ciągnąć. I stąd, jakby mi się udało, to bym sobie tu zrobił gwiazd. O, proszę bardzo, idealnie. I teraz tak, żeby nie było. To zmieniamy kierunek. I tu tak samo. Cium. Policja. A, oni akurat zabierali. No to im się akurat poszczęściło. Dobra, no i to powinno nam całkiem dobrze tutaj z tym się zająć. Dobra, kolejną rzecz, którą trzeba konkretnie zrobić, to jest wyburzyć to. Długo tego nie chciałem robić, bo to mi zaraz tutaj wyleje przez całą wodę. I tu miałem ten przejazd pod nim, ale już no trudno. Teraz się tu zrobi tsunami. Dokładnie. I nam pociągi i wszystko tutaj rozwali. Ale dobra, już co jakiś czas można coś takiego zrobić. Swoją drogą, tak teraz się zastanowiłem, że tutaj... Najbliższe centrum ratownictwa to jest gdzieś tutaj. To trochę daleko. Bo tak, boje powodziowe to nie tutaj. To jest dobrze. Tu też jest dobrze. Schronem się na razie tutaj nie zajmuję, ale woda. Jak coś będzie nie tak z wodą, to wszyscy będą mieli problem.
Dobra, możemy się zająć. Tu zrobimy jakieś takie centrum, takie, no wiecie, no wiecie jakie. Co nie? Dobra. Jak tam z tą wodą? Dobra, tutaj się tak trochę wylewa. Okej. Te ciągi są zadowolone, bo one są na górze, co nie? To im się nic nie dzieje. Chyba. Ale widzę, że całkiem ładnie to spływa. Mam nadzieję, że mi tutaj, tylko tutaj że nie spłynęło, bo tu akurat nie chciałbym tego. Dobra. Swoją drogą też mówiłem, że lotnisko kiedyś się tym zajmiemy. Tak, kiedyś się tym zajmiemy. Kiedyś. Pokaż lotnisko. Wiecie co? Lotnisko będzie, tutaj będzie lotnisko, jakby też. Z góry mówię, tu będzie lotnisko. To ja już wam mówię, tu będzie duże lotnisko. Ale. Nie, dawa, tu będzie jedno lotnisko takie duże, co nie? To tutaj małych już nie ma sensu stawiać, co nie? Małe, jeśli gdzieś bym stawił, to byłoby tu. Zamiast tej dzielnicy, którzy mi tutaj zrzęcą. Tylko byśmy musieli się zastanowić, bo mamy albo możemy wstawić tu lotnisko, co jest naprawdę wspaniałym pomysłem. Tylko trzeba byłoby trochę tutaj pokręcić i ponegocjować z frajerami. Lub tutaj. Ale tu sądzę, że już jest trochę daleko od tego wszystkiego i całego. Tu mamy jeszcze jeden spot. I teoretycznie... Nie, tu będzie jeszcze inne lotnisko. Dobra. Nie, bo na przykład tu będzie też... Tutaj. Tu jakoś wstawimy to lotnisko. Na razie nie interesujmy się tym jak, ale tu będzie lotnisko, jakby coś. Co nie? Tu będzie lotnisko w przyszłości. Dobra, może wróćmy do tego, czym się zajmowaliśmy. Dobra, czekaj, jak tam jest z czasem? 15 minut. Dobra, pomyślimy jeszcze nad tym lotniskiem. Na razie pomyślmy nad tym, żeby oni tutaj się czuli świetnie i zadowoleni i w ogóle było happy meal. To tak. Aby oni byli przeszczęśliwi, to poczekaj, zanim... A, już nie chcę się budować, ale fajnie. Dobra, dajmy sobie tutaj, tu już przyszłościowo, jak widzicie. Czekaj. Tak, wiem, że mam imprezę, człowieku. Dobra, nie. Czekaj. Nie będę mu teraz odpisywać, a teraz nagrywam odcinek. Wiem, mógłbym mu teraz odpisać, że nagrywam. Ale nagrywam teraz odcinek i ja nie chcę odchodzić teraz. Bo jak odejdę, już kiedyś tak to zrobiłem. To wróciłem późno. Bardzo późno do odcinka. Więc tego nie zrobię niestety. Sorki gościu, ale odcinek ważniejszy. To nie będzie jakieś strasznie złe, że najpierw nie, później nie. Chyba. Okej. Wy byście nie byli źli, co nie? Odcinek w końcu nagrywam. No, tak mam taką nadzieję, że on też tak myśli. Dobra, tak, to tutaj... Dajmy sobie stąd, przyspieszmy siłę. O, proszę, bardzo ładnie. Dobra, tu tak samo. Tak, żeby to ładnie wyglądało. Tak, tu jest nasze metro, ale ta linia metra będzie tylko tutaj jedyna chyba póki co. Bo nie przewiduję jakichś kolejnych linii. Okej. Czy my gdzieś wyrzucamy górę? Aha, my nigdzie nie tworzymy górki. Ale tak, bo nie było ostatnio problemu z tym. A, tu możemy sobie podnieść tak trochę. Tak, ciup. No bo ja tu przecież dużo nie zabieram teraz. Okej. No, czekaj. Zmniejszy rozmiar, żeby tutaj nie przesadzić. Słuchaj, bo tutaj widzę, że jakoś płynie ta woda strasznie. O, tu jest jakiś problem. Kurczę, już jest za dużo ziemi. A ja ledwo to zacząłem się tym bawić. No, a tu sobie trochę podniesiemy. Tak. Tu możemy jeszcze jedną górkę zrobić. Tak, bo tu będzie nasz ten roller coaster. Tym kiedyś się zajmiemy. Nie wiem jeszcze kiedy, ale kiedyś będzie, tak. To jest wszystko przyszłość. Wow, to tu się wydarzyło. No, a tu sobie obniżymy. Tu jest dobrze.
Znaczy, znowu nam się znowu zapełni. Tu jest dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. No teraz już tu powinno być wszędzie dobrze. Teraz tylko ta woda musi się ustabilizować i za chwilę będzie wspaniale. No może poza tym tutaj. Dlatego mówiłem właśnie, że teraz się zajmiemy tym, aby oni tutaj mieli po prostu ewakuację, jakby coś. Znaczy nie ewakuację, tylko jakby coś te nasze przyrządy, które im pomagają w ewakuacji. Tak, wiem, tu jest ta autostrada, którą się zaraz zajmiemy. Dobra, tutaj są dwa pasy, więc pozostajmy przy tym, że tutaj są dwa pasy i dajmy im tutaj po prostu zjazd. Dobra. I tu będziesz mieć zjazd. Dobra. I tutaj, nie, tu nie może być aż tyle. Tu jak będzie tyle pasów, ta powinna wam całkiem to wystarczyć. Chyba tu nie jest zbyt blisko to wszystko. Najwyżej będziemy przy tym kręcić, tak? To jest na razie wstępne. Dobra, no i tu trochę to sobie oddalimy, bo nie chcę, żeby to było wszystko bardzo blisko. Oczywiście tu będą drogi poprzeczne, bo się szanujmy, tak? Droga poprzeczna sobie dojedzie na razie tutaj, dotąd. I teraz pomyślmy o tych budynkach. Bo tak, po pierwsze trzeba postawić ten budynek od wody. On jest taki... No taki dosyć duży, bym powiedział. Tak, idea. Możemy to wyburzyć. I on nam tu wtedy wejdzie. Dobra, i są jeszcze takie rzeczy jak helikoptery. Dobra, ty mi tu nie wejdziesz. Helikoptery te. Okej, okay, włażam idealnie. Dobra, to tak sobie... To przy tym pozostajmy, jeżeli tak mi tu ładnie włażam. Tu są też helikoptery, dobra. To tutaj jakby coś się fajczyło. Ej, tu jest jakaś górka. Kurde, nie możemy jej kupić. Ale na tym... Ale możemy ją tu powiększyć. I tu coś na niej zrobić. Szkoda, że nie możemy kupić więcej kawałków ziemi w tym kierunku, ale... Tak samo jest tutaj. Ale... Wiem, tutaj też są duże, ale też ich się nie da kupić, niestety. To jest akurat minus, że nie ma jakichś takich fajnych, górzystych... mapek. Dobrze. Ty potrzebujesz podłączenia do wody. I to takiego specjalnego. Da, masz podłączenie specjalne do wody. Tutaj... Nie, tu się nie zmieszczą zbiorniki. Tu chyba się już nic nie mieści. Tak, twój największy problem teraz, tutaj tego wszystkiego i wszystkich tutaj teraz budynków, to jest to, że nie mają żadnego połączenia z zewnętrznym światem. I to jest i plus, i minus zarazem. Tak. Mniej więcej mi się wydaje. Okej. Jeżeli sobie zrobimy taki lekki odjazd i taki, okej, dobra, to tutaj wam się spodoba i tutaj też. Dobra, macie dojazd, proszę bardzo, ładnie, 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 ładnie. Dobra, no i wy tu wyjeżdżacie oczywiście. Dajmy wam tutaj, zmienimy kierunek. Ta droga powinna w ten sposób wyglądać. I po drugiej stronie będzie druga część helikopterów, czyli... Nie, to już mamy. Czyli będą oczywiście helikoptery medyczne i policyjne. Wszystko ładnie wchodzi. Tak, bo tu mamy ten maszt jeszcze przy okazji, jakby ktoś nie pamiętał. Tak, tu mamy ten nasz wielki maszt. Budynki, jakieś ekstra. Tutaj, jak już jest tyle tych budynków tego typu, można by było jeszcze w więzienie wrzucić. A na tym się za chwilę zastanowię akurat. Oczywiście zbiorniki wodne też byłyby tu mile widziane, ale na razie nad tym się nie myślmy. A tu sobie puśćmy wodę pod tą drogą. Tak krzywo wyszło, ale dobra, już nie będzie. Tutaj będzie krzywo. Tak, tu jest ta autostrada, którą jeszcze trzeba się zająć. I już jest noc, no to się nie zajmiemy. Dobra, wracając do... Nie, dzisiaj, czekaj, pokaż mi zegarek. Dobra, dzisiaj może lotniskiem. Nie, dziś lotniskiem się nie będę zająć. To jednak trochę za mało dzisiaj mam czasu. Dobra, możemy sobie tu zrobić coś takiego postawić. Ale czekaj. Ja mam dobry pomysł, jak to postawimy tak, żeby to jeszcze wyglądało fajnie. Pierwsze tu zbiorniki. Bo zbiorniki, właśnie, jak jest ze zbiornikami? Czekaj, pokaż. Okej, teraz jest dobrze. Jak jeszcze ten podłączymy, to będzie już w ogóle dobrze. Będziemy mieli ich trochę za dużo. Może jakieś centrum medyczne dzisiaj, albo policyjne. O!
I tak, źle postawiliśmy ciebie. Ta już widzę. Źle. I stąd, tutaj, czekaj. Chociaż w sumie tu się nic nie zmieści. Tak, teraz jak tu patrzę, to tam się nic nie zmieści. Dobrze, to nie, to wróćmy. No i ile pieniędzy, jesteśmy na minusie. Kurczę. A ten jeszcze nie tu chciał, żeby w ogóle zejść z podatków. Idiot. Dobra, tutaj. I czy tu by nam... Tak, na pewno jeszcze z jedne by nam tu weszły. Nie, nie wejdzie do mnie nic już. Dobrze, jak nie wejdziesz, to... To mamy oczywiście coś takiego jak spalarnia, które zawsze można w takich miejscach wstawić. Ale mamy tak... Jeszcze... laboratorium medyczne, które trzeba zainwestować, no, siłą rzeczy. Straż pożarna nie ma żadnych specjalnych budynków. Dobra, już zeszliśmy na plus. Mamy więzienie, które sobie wstawimy chyba tutaj, zaraz zobaczymy. Mamy trochę tych budynków, tych takich jeszcze ekstra. Mamy wydział. Wydział akurat nie, no tutaj wydział to nie. Komunikacja? Nie, komunikacja tutaj nie. Dobra, to no trudno. Spalania też gdzieś musi być. Dawaj. Status spalania był akurat dosyć niski. A tak będzie jeszcze lepiej. Możemy tu jeszcze postawić w sumie krematorium. Tak, tu będzie nasze takie zaplecze techniczne. Tego wszystkiego. Wykorzystanie cmentarzy. Cmentarze? Mamy jakieś cmentarze? Mamy jakiś cmentarz pewnie. Tak. Wszystkich pewnie nie usunąłem. O, dokładnie. Tu są dwa cmentarze. Dobra, niech sobie już będą, tak? Tutaj możecie się budować przemysł. Halo. To nie wiem, czemu tutaj akurat się nie budujecie, ale tu możecie się spokojnie budować. Dobra, dalej. Kontynuując, bo się trochę tutaj przywiesiłem na tym. Nasze więzienie. Trzeba tu postawić więzienie, bo musimy postawić 15 więzień. Nie pytajcie po co. Możecie sobie... Jak ktoś gra w Cities, to będzie wiedział czy, po co. Dobra, stąd tutaj. Okej, okay, dobra. I tutaj się tak, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Komunikacja jakaś tutaj specjalna. Tutaj to... Szczerze to autobus im kompletnie wystarczy. Tu w ogóle mamy jeszcze tą kolejkę liną, która tutaj gdzieś ma jeszcze dalej jechać, ale nie tu, nie. Nie tutaj, jakby ktoś mi teraz powiedział nie, to nie będzie tu. Dobra. Tutaj. Pod więzienie, jak już ktoś wyjdzie z niego. Tutaj. Tu, bo będzie tam, będą biurka. Tak, tu damy biurkę. I tu pod tym budynkiem, akurat to może być całkiem dobry pomysł. Dobra, no i tu sobie jako tako tam widzę, że zawracacie. Pod tym. Tak, i ten dworzec widzę, że ma jakieś oblubienie co do pasażerów. No to bardzo dobrze akurat. Tak, bambaje. Tu jest spocik na bambaje, jakby coś. Przyszłościowo. Taksówki, właśnie. Czy tu mamy jakąkolwiek stację taksówki? Tu jest idealne miejsce dla taksówek. Jakby ktoś chciał. Jakby jakaś taksówka chciała z tego skorzystać, to proszę bardzo. Tu nie ma świateł? Nie ma świateł, dobra. Wolę patrzeć co jakiś czas, że wiecie, może się postawiło, czy cokolwiek. Dobra, dajmy tutaj biura, proszę bardzo. Biura. Dobra. I tak, tutaj... Dajmy sobie większą drogę. Dobra, a ile tutaj może być już w ten sposób, to tu będzie większa wyjazdowa. No bo umówmy się, tu tutaj będą bardziej ludzie wyjeżdżać, śmieciarki i tego typu, niż przyjeżdżać. Dokładnie. To jest takie szczere, że oni zawsze wyjeżdżają, nie przyjeżdżają. No i tak, tutaj jak się zrobi, dotrwamy do tego, tak dotrwamy. Dzień, to tutaj tam całą zrobimy sobie drogę. Przebudujemy. I tak, ludzie się chcą budować, jakby ktoś nie zauważył jeszcze. I handel też. Dobra, zacznijmy od handlu. Który ma tu ewidentnie jakiś problem. A, okej, dobra, rozumiem. Trzeba wam to obniżyć. To powinna wam trochę pomóc. No, powiedzmy. Dobrze, wracając do tego, co tutaj chciałem postawić. Tu jest stacja z tych naszych... O, dokładnie. Masz. I nie wrzęć. Okej, tu się wylało. Dobra, to tu się wylało. Ups. Żebym tak się wydarzał.
A ten autobus, to czekaj, 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 czekaj. Masz tu przystanek, tak? To nie autobus, ty masz tu przystanek. Bo ty będziesz ten autobus, okej, okay, bo tak, bo ten będzie mieć przystanek tutaj oczywiście. To, kud... Ty. O ty. Tak ze mną nie ma zabawy. Ja mówię tu, to tu. Kolejne bugi? Nie. Już nie chcę tych bugów, naprawdę, proszę. Już naprawdę dużo bugów przeżyłem z tym City Skylines. I mi naprawdę wystarczy już ich. Dużo było. Bardzo dużo. Dobra, tutaj się wylewa, dobra, tu się wylewa, to niech się wylewa. I tu będzie zjazd. Proszę bardzo. O, taka piękna autostrada. Wow, tam jakaś fala sunie. Dobra, wy tu się budujecie. Właśnie, czy my tu przyciągnęliśmy? Nie, nasze Powiśle. Dzielnica Powiśle. Się tu dalej nie ciągnie. Dobra, to tu sobie pociągnijmy Powiśle. Tu i tu. Dobra. Tak póki co. Natomiast tu. Coś mi tutaj ciągnie, trochę ściąga. Swanego Powiśle. Czekaj. Akurat co? Wy tu też jesteście Powiśle. I dworzec to też Powiśle, tak samo jak ten dworzec. O, dokładnie. No, to jest Powiśle. Tu jest nowa dzielnica mieszkalna, którą teraz tutaj budujemy. Obok dworca, więc powinni być zachwyceni. A tu jest nasze centrum ratownicze. Możecie wymyśleć nazwę oczywiście dla tych dzielnic, tak, żeby nie było. Dobra, i póki jest dzień, zajmie mi się tą autostradą. To jest pierwsze, co teraz tutaj się tym zajmę. No, tutaj wybuszmy tą całą autostradę. Trochę przesadziłem, ale dobra, już niech będzie. I tutaj to. Tak, bo tu postawimy duży węzeł, jakbyś się zastanawiał. Teraz się tak tylko zastanawiam. Mam tutaj parę opcji do wyboru. Możemy postawić albo to. Co nie? Albo to. I wtedy pomijamy tą całą drogę. Ale może to jest bardziej przyszłościowe, tak. Dobra. W takim wypadku, jeżeli idziemy w coś innego niż... Brałem to na początku pewnie, kiedy grałem tutaj pod uwagę. Czekaj. Tak, po pierwsze to wybórz. I tą drogę też trzeba wyburzyć. Da, było. Okej, dobra. Musimy jakoś tak wykręcić. Ale mnie to nie interesowało. Dobra, nie dogadam się z tobą, niech ci już będzie. Dobrze, i stąd. Okej, tu wybuszmy ten kawałek. Zanim sobie dojazd do drogi. Wyłącz linie pomocnicze. Nie. Bo ja tak się nie będę tutaj z tobą dogadywać, jak ty mi włączasz linie pomocnicze. To jest po prostu haniebne. Haniebny czyn, który tutaj się dopuściłeś. Okej, widzę, że jest rzeczywiście tu jest dużo linii pomocniczych. One tak pomagają, że aż za bardzo. Dobra, tutaj dojazd, świetnie. I tutaj stąd, póki co dajmy sobie coś takiego. Tu później o tym, jak to będzie wyglądać, to wiecie. Później się tym zajmę, kiedyś tak. Nie teraz konkretnie. Dobra, tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. I tu sobie zrobimy 4 pasy. Co nie? Tak. Bo mogę. Tu 4, tu 4, tu 4, tu 4. Tutaj raczej mi się nie zmieszczą 4 pasy, co nie? I tu również się nie zmieszczą, ale tutaj spokojnie wejdą mi 4 pasy, dobra. Tutaj również, tam widzę, że odcinek się edytuje powoli. Niestety właśnie powoli. I stąd, tak, czekaj, jak ta droga tu biegła? Okej, okay, bo tu mamy jeszcze te pociągi towarowe, kolejowe, które też trzeba niestety zostawić, żeby one tutaj były. Dobra, tak, tutaj nad tym trzeba będzie to zrobić.
Dobra, powiedzmy tak, jeżeli będzie to na takiej wysokości i weźmiemy sobie linie pomocnicze i tu, tego nie, tu, tu byśmy chcieli, to tutaj ten tor trzeba będzie wyburzyć. Dobra, no i stąd tutaj powinno nam to już wejść. Dobra. I tak, teraz tak, ten pociąg musi tu wrócić. Koniecznie, bo to jest akurat jedna z ważniejszych linii naszych kolejowych, które tutaj jeżdżą sobie. Linie pomocnicze wyłącz. I to nam pomoże bardzo. Czekaj, jak tam jesteśmy z czasem? 33 minuty, dobra. Nie jest jeszcze aż tak źle. Chociaż jak zawsze zaczynam budować autostradę, to już jest znak, że jest już źle. Dobra, nasz ciąg będzie tutaj mógł już jechać jak będzie chciał. Czekaj. Od razu lepiej. Teraz będzie lepiej. Teraz będę mógł sobie z Tobą pogadać na moment. Linie pomocnicze. Daj tutaj, podłącz. Dobra, no i tak, stąd. To trzeba będzie zrobić zakręt, to ja już to widzę, ale tu sobie zrobimy normalny jeszcze zjazd. No powiedzmy, że tak. Co nie? Co nie. Dobra, no i tak, stąd trzeba zrobić siłą rzeczy zakręt. To teraz się szczerze zastanawiam. O tak, o ile tu mamy... Możemy postawić. Tu trzeba jeszcze jeden węzeł, po prostu wstawimy sobie taki przyszłościowy, to jest kompletna przyszłość. Stąd tutaj właśnie teraz będziemy go wydziwiać. Ja się właśnie zastanawiam, czy ja trochę nie przesadzam już. Okej, bo możemy go po prostu w ten sposób wstawić. Tak, to jest dobry pomysł akurat. Tak, tylko to wybuszmy. Czyli kolejne ciągi wyburzone. Nic nowego. Nic nowego dzisiaj. Nihil nowil. Dobra, stąd tutaj i stąd tutaj byśmy sobie po prostu zrobili zjazd w dół. Dobra, ładny, długi zjazd. Dokładnie takie rzeczy to ja lubię. Okej, tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, no i teraz tak, stąd wystarczy, z tego co pamiętam, ładnie po prostu podłączyć. W skrócie poprosić. I to samo stąd tu też powinno nam to wejść ładnie. Tutaj już tak do końca prosto to nie będzie. Bo chcę, żeby to w miarę lepiej wyglądało niż tam. Bo tam nie było idealnie. I tu sobie po prostu zmienię. Tak. I tu dajmy sobie jeszcze 4 pasy. Jakby ktoś chciał tam rzeczywiście zjechać. Chociaż póki co, jak widzicie, oni tu po nic mają zjeżdżać. No bo tu jeszcze nic nie ma. Dobra. Ten ciąg jeszcze tutaj jeden musimy podłączyć. Proszę bardzo. Czekaj. A tu nie wchodził bliżej, ale dawaj, już niech się będzie tak daleko. Stąd i tutaj, i dawaj, i tutaj, tutaj, podłącz tutaj. Dawa. Powinno być wszystko podłączone. Prąd jedyny, co tutaj rozwaliliśmy. No ale tutaj się nie dało tego nie rozwalić. Sądzę, że im to się spodobało, bo to jest i update dla naszego starego miasta. Tej starszej części i dla tej nowej, bo tutaj na przykład zrobiliśmy całkowicie nowy węzeł bezświatłowy, nawet z tego co widzę. Tu jest przyszłość, jakoś go kiedyś tu sobie podłączymy, na razie nad tym nie myślmy. Dobrze, i żeby nie było, wiem, jest czasem, jest kiepsko, ale musimy, po prostu musimy wybudować tutaj tam dzielnicę. Dobra, daj mi tą drogę mieszkalną, bo mieszkania są tutaj potrzebne po prostu, tak co dużo mówić. Tak samo jak w handlu potrzebne są, bo są potrzebne, tylko tym się ostatnio nie zajmujemy. Te hotele, żeby to dobrze zajmowało wszystko. I tym też trzeba będzie się zająć hotelami dla handlu naszego. Ale niekoniecznie jeszcze teraz. Dobra, stąd tutaj, czekaj. I nie, tutaj nie chcę tego łączyć. Dobra, tutaj widzę, że to ładnie tu wejdzie. I stąd, z tego co widzę, będzie tutaj. I tutaj to będzie podłączenie. Dobra,
Dobra, dobra. Całkiem ładna nowa dzielnica. Handel, czekaj, który tutaj był, to tu będzie handel. Tu. Dokładnie. Daj mi mniejszy pędzel. Tu będą biura, bo to trzeba wyciszyć. Tu będzie rzeczywiście jeszcze jeden handel. A nawet też tak. Zaś tu będą biurka. A tu jest biurka i tu będą biurka też. To postara się trochę wyciszyć, tak? To nie wyciszy wszystkiego, bo tego się nie da. To by nie weszło, nie weszło, tak jak bym chciał to dokładnie. I tutaj, no to już się nie oszukujmy. Daj mi tu duży pędzel. Proszę bardzo, budujcie się do woli. Tutaj. Tak. Tu trzeba by było zrobić ścieżkę. To jest akurat dosyć jedna z ważniejszych rzeczy. Kurczę, co to było? Ktoś włączył piłę. I to nasze wagoniki. Kolej linowa. I kolej linowa tutaj będzie jechać. Nie, my... Spokojnie. A ja nie pamiętam. I zaraz się nią tutaj właśnie zajmiemy. Stąd tutaj jeszcze jeden na taka noga. Tutaj, tu. I tu, dokładnie. I tu będzie nasze biura. Będą mogły się dalej budować. Dobra. To mamy. I... mieszkania również. Tutaj. I tutaj. Nad wodą na razie nie myślmy, tak? Mówimy, że tu jest akurat... No, wiemy jak jest. Już nam o tym mówi. Nasza kolej linowa, żeby nie było, ona będzie sobie tutaj biec. O, tak. Tak, że kolejny przystanek, bo ja tu widzę, że jest lekki problem. O, tak samo jak tutaj te pociągi towarowe, one nie są idealne tego typu miejscach. Trzeba będzie się tym zająć. Czekaj. Dobrze ludzie. Widzę, że macie problem. Zaraz tym się zajmę. Woda. Macie tu wodę podłączona. I tak samo tutaj. Tutaj podłączona. 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 Dobra, macie wodę, już nie macie jak zrzędzić. Ha, buja. Dobra, no i tutaj będzie nasza kolejka linowa się ciągnąć. I moim pomysłem było, ale chyba się nie uda. Trzeba byłoby trochę inaczej tu zrobić zakręt. Możemy tym się akurat zająć. Tak, wiem, że jest już kiepsko z czasem i tego typu rzeczy. I w ogóle i poczekaj chwilę. Okej, dobra, z tego mi nie łapie linii pomocniczej, szkoda. Ale jeżeli będzie tutaj, będzie dobrze. Dobra, teraz musimy tak zrobić, żeby tam to było, a tutaj była droga. O, wystarczy ją tylko trochę wydłużyć. Świetnie. Akurat to chciałem usłyszeć. Dobra, dajmy sobie tu. Ja tak, trochę przesadziłem z jej długością. Dobra. Ciach. I teraz musimy naprawić to wszystko, jak to wyglądało. No, daj mi tutaj wypełnij. Tutaj biura. Tu będą biura. Biura. Mieszkania. Tak, tu mieszkania? Ale niech już będą mieszkania. Wśród tych biur. Dobrze, no i tak. Tu będzie las. Tutaj sobie tak, wyłącz. Proszę bardzo. Do usług i do woli. Podnieść go trochę, żeby oni mogli ładnie się tutaj nacieszyć widokiem. Ja jestem ciekawy, ile z was już wie, co ja tutaj chcę zrobić. Teraz pytanie, czy mi to wyjdzie? Nie. Ciut, co długie to jest. Szkoda, bo byłoby fajnie. Ale musiałby być słup gdzieś tu. Okej, dobra. Zróbmy, jak najdalej się to da. Czekaj, nie tu. Tak, wiem, z czasem jest kiepsko, zaraz tym się zajmę.
A nie, czekaj. Tu jest jeszcze problem. Dobra, teraz powinno być dobrze. Nie, cały czas jest problem. Kurczę. To ustawmy i teraz tak. Nie, no dalej nie mogę ustalić. Odstawić, a jak tutaj zacznę tym kręcić... O, dobra, teraz jest dobrze. Wspaniale. Dobra, to jest max. To jest niestety max. I tu on sobie już zjedzie tak normalnie w dół, co nie? Teraz musimy wymyślić, co by tutaj zrobić, żeby to dalej pojechało. Mamy dwie opcje do wyboru. Dobra, ale nie będę tutaj już kręcić, żeby nie było. Że cały czas próbuję ominąć tutaj wszystko. Dobra. Kurde! Wyburzyłem mnie to, co trzeba, ale dobra. Tym się akurat mogę zaraz łatwo zająć. Co teraz wyburzyłem? Bo to jest jedna prosta linia. No, tu jak sobie tak po prostu on skręci, sądzę, że powinno być całkiem nieźle. Natomiast to stąd tutaj. Piękne, po prostu będzie piękne, aż się bym taką kolejką przejechał. Linową. Dobra, tutaj. I tu mieszkania. Dobra. Prąd zaraz sobie dociągniesz. Ale zobaczcie na to. Jedna prosta, długa przejażdżka nad... Jest pierwszy wagonik. Na razie on jest pewnie pusty, dokładnie. Ale zobaczcie, jaka po prostu piękna przejażdżka. Dobrze, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie jeszcze zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Już wagoniki zaczęły coraz częściej jeździć. Dobrze. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Jakby ktoś się zastanawiał... Ojejku, z tego ludzi korzysta! Pięknie z prądem tutaj nie jest. Czemu to jest takie wysokie? Jak ja tu chcę druta pociągnąć, tylko ładnego, małego tutaj do tych frajerów, to powinno chyba mi się mówić proszę bardzo, a nie, że nie. Dobrze, tutaj na razie pokaż. Nikt na razie tutaj nie jedzie, no bo nie wiedzą jeszcze, że to jest takie wspaniałe i trzeba z tego korzystać, ile wlezie. Tu wam dam tylko ścieżkę, bo to się akurat mi przyda. Jakby ktoś się zastanawiał, tak wiem, tu miała być pętla tramwajowa, ale to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Tu cały czas możemy wybudować tu na przykład pętlę tramwajową i oni będą jechać tutaj drogą. Góra, można po prostu tutaj postawić pętlę tramwajową. I oni będą musieli dojechać kolejką jednolinową. Dobrze. Ojejku, tutaj się... Tak, z tymi pociągami towarowymi trzeba będzie po prostu podyskutować trochę, żeby to lepiej działało. Dobra. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, no, znowu dzisiaj byliśmy tylko tutaj. No cóż, takie życie. Chyba. Daj mi ten wagonik i kończymy. Dawaj. Już te reklamy. Dawa. Cześć! So don't be silenced when opportunity calls, pick it up. It's for you. Akio Mobile. Coffee. Fuel of the modern economy. The age-old...